trzyma kupy. Twój program to grosz z kapustą. Ciężko nam wyjdzie, co że wiem. Ma być śmieszne, bardzo śmieszne i jeszcze raz śmieszne. Zabaw nas, rozerwij, rozśmiesz. I jeszcze to ma być pouczające. Wiesz, coś specjalnie dla telewizji. Program inteligentny i zabawny. Ach tak, wiemy, ten nasz szefot programu naprawdę już robi bokami. Publiczność nie jest głupia, nie da się oszukać, przyjacielu. Na górze już zaczynają przyciskać, mam wielkie nieprzyjemności, to wszystko twoja wina. Gość, już gadania, trzeba działać. Już lecę, panie dyrektorze, daleko ją cię rozśmiesz nas. To jest niezły numer, jeszcze! Daj z siebie wszystko! Pokaż nam coś zabawnego! Super! Zgadywanka! Odczepcie się ode mnie i tak nie wygram w tej waszej grze! Ale Scott, nie ma tu nic trudnego! Przypominam, że szukamy jakiejś rzeczy lub osoby. Oglądając uważnie scenkę, można odgadnąć, jakie będzie rozwiązanie. Och, ależ ma pan uroczy wnętrze! Oto nasza scenka. Co łowi kojot? To będzie rozwiązanie zagadki. Marchewka? On pewnie łowi królika. A więc moja odpowiedź brzmi, szukamy królika. Wygrałem. Nie, nie zgadłeś. To była pułapka. To nie jest królik. Prawda, Elmer, że mam rację? Rozwiązaniem na pewno nie jest królik. Dlaczego? Widziałeś, żeby wędkarz łowił króliki? A może to lin? Czas minął, oto rozwiązanie. Poproszę o dalszy ciąg scenki. Kojot coś łowi. A jest to, no ten... Właśnie, jak mu tam, ach to tuńczyk. A więc rozwiązaniem był tuńczyk. Przyznacie, że to bardzo prosta zagadka, co? A mówiłem ci, Elmer, że to nie był królik. Błędasz. Niewdzięczny. To jest to! U Chińczyków każdy rok nosi nazwę jakiegoś zwierzaka. Na przykład 94 to rok psa, a z tym wiążą się przeróżne kłopoty. Hej, chłopaki! Słyszeliście ciekawostkę? 94 to był nasz rok. Chińskie znaki zodiaku są dziwne. Po roku psa w 95 był rok świni. Rok świni był także w 71 i w 83. Rok 1972 i 84 to rok szczura. Rok bawoła był w 73 i 85. Oto znak roku 1974 i 86. Były to lata tygrysa. Jeśli chodzi o rok 75 i 86, były to lata królika. Cudowne lata, klasa, dobry gust, a co za wyrafinowanie. Czemu on ma swój rok, a ja nie? Dlaczego nie ma roku kaczora? Kaczor nie jest mos. Dla urodzonych w roku 76 i 88 rok smocha. Na zdrowie! Wytrzyj sobie pysk! A rok tchórza? Takiego roku także nie ma, ale w 77 i 89 był rok węża. I był jeszcze rok konia. Patrzcie, oto koń, który się je grozę. Rok konia to rok 1978 i 90. O, zapomniałem, który był jeszcze rok kozy. Tatko, już ci powiedziałem, że nie ma roku kota. Mamy ty sprętny kocie, właśnie drzewo i jest choć gałęzi. Nie ma roku kanalka, ale za to jest rok koguta. Widzę, że kotek lubi koguty. I co, mój kotku? Spędzimy razem wakacje na Krecie? Co? Kurczę pieczone i przypalone, tylko nie to! Ach tak, proszę pana, to nie my wprost w listach od naszych małych przyjaciół. Przysyłają nam mnóstwo pięknych zdjęć i rysunków. Są naprawdę super! O, pokażę panu list. Oczywiście, że super. Milutkie, czerwone rybki. O akwarium należy dbać. Trzeba stale pilnować temperatury wody.
37 stopni. Kurcze piesione. Ale zajęcie. Najbardziej super to łowienie rybek w akwarium. No chodź tu. Nie bój się. Ale akwarium to jak domowe zwierzątko. Trzeba się nim stale opiekować. Świetnie! Mój tatuś zna się na akwariach. Co więcej niż akwarium, to sklep rybny. Zagrasz znowu kapitana Kustun? Tak, podwodna Odyseja przejrzana i poprawiona. Zobaczycie, zaraz przyniesie makrele. Uwaga, tato, reki młot! Kurcze pieczone i przypalone. Znam dobrą metodę nurkowania w akwarium. W akwarium należy codziennie zmieniać wodę. Ale fajnie! A czy ktoś może zmienić wodę w akwarium? Teraz, drodzy przyjaciele, narażając swe życie, tatuś pokaże wam, jak należy łowić ryby. Na koci ogon do 100 000 centkowanych muszek. Kurcze pieczone i przypalone. Śmieszne, prawda? Tak, przerażająco śmieszne. Zna pan lepsze? A oto film dla wszystkich autorów listu. Jakież to słodkie. Oto kto zasłużył na wielkiego buziaka. Mój króliczku, powinieneś częściej myć zęby. Śmieszne to.